Siema, z tej strony Aqua i zapraszam na Poke Newsy. Już sezon ligowy dogorywa w tym sezonie. Haha, zrymowało się. No to zobaczmy. Już malutko wydarzeń. Widzimy Gdańsk, Bydgoszcz, jeszcze trochę Warszawy, jeszcze trochę Poznania, ale już powolutku kończymy ten sezon. Już kończy nam się czerwiec. Ale, kochani, nowy sezon podobno ma się już zacząć 15 lipca, więc mam nadzieję, że aż takiego sezonu ogórkowego nie będzie i będziemy mieć gdzie grać i gdzie się spotykać. Zestawy Pokémon 151 zapowiedziane, dostaliśmy Elite Trainer Boxy, jak widzicie, z gigantycznym Snorlaxem. Grafiki też są dość, nie wiem jak to nazwać, takie nowoczesne. Wygląda to jak tapeta ze 151 pierwszych Pokémonów na białym tle. Na początek Elite Trainer Box. W środeczku, jak widzicie, mamy 9 boosterów z tego co widzę. Oczywiście zakładki, koszulki, znaczniki, kosteczki, książeczki i promkę. Akurat to jest zestaw z Pokémon Center z dwoma promkami, ale w normalnych Elite Trainer Boxach będzie promka jedna. Więc ja jak zwykle polecam ten zestaw początkującym. Pojawi się też taki zestawik z plakatem. Będzie miał trzy boosterki, promki pierwszych starterów i właśnie plakat ze wszystkimi kartami dostępnymi w tym secie, więc też dość ciekawy dodatek. No i oczywiście Ultra Premium Collection Box z Mew, a w środku znajdziemy dużo ciekawych rzeczy, ponieważ aż trzy karty promo, z czego ten złoty Mew podobno ma być metalowy, tak jak w Ultra Premium Collection Boxie na 25-lecie, więc tutaj akurat jeszcze nie znamy szczegółów co do tej jednej promki, ale jak widzicie, pojawi się Mew EX, pojawi się Mewtwo, czyli dwie bardzo ładne promki, na które ludzie liczyli, że uda im się trafić, szczególnie na Mew, bo okazuje się, że jak poruszacie nim trochę, to to słoneczko za tym domkiem, który widzicie, zachodzi dzięki odbiciu światła, więc bardzo pięknie wydrukowana karta, piękna promka. Co my tu jeszcze mamy? Mamy boksa z Alakazamem EX, no jakoś trzeba uświęcić to, że mamy Abrekadabrę i Alakazama wreszcie po tylu latach razem i też boksik z Zapdosem. Nie jestem pewna, czy są boksiki z innymi ptakami, z całym trio. Zapdos jak na razie został ujawniony. Będziemy w przyszłości sprawdzać, czy będzie jeszcze Moltres i Articuno. Ogólnopolski turniej Pokémon zaprasza. Pokażę Wam za chwilkę promki, które będziecie mogli zdobyć jako gracze. Niekoniecznie jako zwycięzcy. Zwycięzcy oczywiście będą mieć oddzielne promki. Tutaj taki sneak peek, ale ich Wam jeszcze nie pokażę. Jak na razie chciałabym Wam pokazać tak zwany rozkład jazdy. Day Zero w piątek jest Build and Battle Deck, więc jeżeli chcecie wypróbować swoje możliwości tworzenia talii i grania, to jest to bardzo fajny format. Day One. W sobotę mamy oczywiście Swissa dla masterów i dla seniorów. Nie ma podziału na senior junior. Widocznie taka liczba osób się zgłosiła, że będzie to jedna duża kategoria. Natomiast w Day 2 mamy top 16 masters. Jest to dość intrygująca decyzja, ponieważ będzie to top 16 double elimination. No, zobaczymy jak to się sprawdzi. Top 8 dla seniorów i juniorów. Będą też Mistrzostwa Polski w Gielce. Jeżeli nie wiecie jak się gra w Gielce, zapraszam do materiału. Tutaj znajdziecie linczora do tego materiału. I będą też Mistrzostwa Polski w Pokena. To jest taki Tekken, tylko że na Switcha i przebrany w Pokémony, więc jeżeli umiecie grać w bijatyki, to myślę, że sobie w Pokenie poradzicie i a nuż
może uda Wam się wygrać turniej ogólnopolski. Plus w niedzielę będzie też side eventowy standard w TCG, więc jest na co jechać. Zapraszam serdecznie na tę imprezę i tutaj pokażę Wam sneak peek dwóch moich ulubionych jak na razie promek, które dostaniecie za granie na OTP. Wspaniały rowlet, prawie jak ten psajdek. I z Orła na Piotrkowskiej skradły mi serca te dwie karty. Są piękne. Nie mam po prostu słów. A jeżeli chodzi o giveaway, bo wiecie, że jest giveaway na wejściówkę na OTP, na który też serdecznie zapraszam, to czas na wyniki giveawaya tego oto pudła. Kochani, wybraliśmy komentarz i konkurs wygrała Zobija mi cosplay. Gratuluję Ci serdecznie. Piękny komentarz. Wybrałaś kotka z Sprigatito, więc też fajny starter. Ja wolę Fue Coco, jak wiecie, ale Sprigatito też jest bardzo fajny. Zgłoś się do mnie mailowo i wyślemy do Ciebie ten wspaniały Paldea Evolved etebek. A jeżeli chodzi o giveaway na wejściówkę na OTP, to wyniki tego giveawaya będą w następnych newsach, a na komentarz macie czas do środy. Wreszcie mamy ogłoszone side eventy na Mistrzostwa Świata Pokémon. Będzie się działo tyle, gigantycznie dużo po prostu. Tyle, że niestety wszystko jest na loterii. Więc nawet jeżeli chcieliście wejść jako spektator, musieliście wziąć udział w loterii, to w tym momencie na wszystkie side eventy, jak na razie te ogłoszone, także trzeba mieć niestety kupon loteryjny. Więc musicie się zgłosić do loterii, zarejestrować na oddzielnym serwisie i wziąć w niej udział. No to tutaj taki pierwszy sneak peek, jeżeli chodzi o fajne atrakcje. Będzie wielki statek, na którym będzie pełno trenerów Pokémon. Musicie mieć ze sobą albo Switcha, albo talię kart i będzie się na nim walczyło z trenerami Pokémon. No nie macie skojarzenia z SSN z Pokémon Red and Blue? Bo dla mnie to jest kalka w kalkę. Wspaniały pomysł. A jeżeli nie lubicie statków, macie chorobę lokomocyjną, to będzie Pokémon Matsuri Park. Sierpień to jest sezon Matsuri w Japonii, więc świąt takich tradycyjnych, religijno-kulturowych i będą wszelkie możliwe konkursy i wydarzenia Matsuri, tylko w wersji pokemonowej. Na przykład zamiast łapania na wędkę rybek papierowych czy też rybek ciastkowych będzie podobno łapanie magikarpiów. Będą puzzle drewniane z różnymi pokemonami, więc tutaj będzie dużo atrakcji dla dzieci jak i dla dorosłych. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja jestem naprawdę podekscytowana. Jedna z nocnych atrakcji będzie to taniec Pikachu i koncert dronów. Pięknie na razie to wygląda na wizualizacji. Jeszcze nie wiemy, jaki jest program tego wydarzenia, ale będzie podobno trwał około godzinki, więc na pewno się nie zanudzimy tutaj. I tutaj jak wisienka na torcie, w poniedziałek 14 po całej imprezie będzie festiwal Pikachu. Wielka parada Pikachów i też niestety i trzeba wygrać loterię, żeby się na nią dostać. Więc trzeba mieć dużo szczęścia, żeby dostać się na jakiekolwiek z tych wydarzeń. No ale creme de la creme, tutaj wisienka na torcie, tak? Ale creme de la creme to jest oczywiście sklep Pokémon Center Worldsowy z merchem Worldsowym. I jak widzicie, jest talia kart, o której Wam mówiłam. Nowa deskorolka z yokohamskim Pikachu jedzącym ramen. Jest super plecak
fajny design, podobno bardzo dobrze trzymają się w nim talie kart, deki. Switcha można schować do tej przedniej kieszeni, więc wszystko zmieścicie do tego plecaka. No i bardzo ciekawa koszulka. Jeszcze będzie więcej tego merchu, będą koszulki na karty, będą maty. Naprawdę ogromna ilość merchu, ale trzeba się tam dostać, więc trzymamy za wszystkich kciuki, żeby wygrali choć jedno wejście w loterii albo do Pokémon Center, albo na te wspaniałe wydarzenia. I jak na ten tydzień to tyle. Dziękuję Wam bardzo i trzymajcie się!